Cześć, witajcie, ja nazywam się komandosik.pl. Witam i zapraszam was na 39 part serii przygód z Margonem. Filmu z Margonem nie było już ponad 2 tygodnie, ale to było chyba przez konkurs, tak? No nie chciałem nagrywać filmów z Margonem, nie chciałem po prostu zagłuszać tego cudownego konkursu, który pojawił się na moim kanale. No ale tak, wracamy z kolejnymi filmami z Margonem. Dziś pokażę wam centaury. Centaury no są ogólnie dość spoko, no ale największym ich plusem jest oczywiście centaury Zygfryd, którego zaraz wam pokażę. Pokażę wam, gdzie również dzisiaj się mieści. No ale tak, pierw zacznijmy od zwykłych centaurów. Są to od 206 do 106 levela. Od 102 do 106 levela to są elity, centaur łowca 102, centaur łowca 103, centaur łowca 104, centaur wojownik, no i centaur wojownik 106, to jest już najpotężniejszy z tych stworów. Łuki, na 101 dla łowcy z głęboką raną, buty dla pancerza ostrzy i łowcy dość słabe, rękawice, no takie 59 zręczności, 132 pancerza dla tanca, łowcy, tropa. No i tak, unikaty, duża zręczność centaurów, rękawice bez SA, również rękawice dla maga, tropiciela, no już te są takie w miarę przyzwoite. Lepsze buty centaura, fajnie, 104 siły, 33 SA. No i centaury dla samego wyjomnika też, nawet dla niego dość dobre, tylko nie wiem po co zręczność. Chyba on dla niego bardziej jest lepsza siła, to jest ustawione tylko na wojownika, więc chyba wolałbym bardziej więcej siły niż tej zręczności. No ale cóż, naszym głównym celem jest centaur Zygfryd, z którego wypadają naprawdę zielona potęga Zygfryda. Są to naprawdę strasznie dobre rękawice. Warte są w okolicach 20 milionów. No i również ten łuk na łowce. O truciznę też za niego możemy ładną kasę po prostu skasować. No jest również łuk na tropiciela od płonącej strzały. Tam przebicie daje. No i 58 SA też w miarę warty. No i talizman oczywiście, około 2-3 milionów, buty, następne rękawice dla samego paladyna, no i buta dla tropiciela maga. No ten oczywiście nie wypada z niego żadna legenda, ale to też jest plus, bo nie stoi tutaj tak strasznie dużo ludzi. Respi się na błędnym szlaku, więc co, teraz wracamy do gry, no i lecimy na nasze elity. Więc tak, jesteśmy na złowrogich bagnach, przed przejściem na błędny szlak, tak, na błędny szlak. Nasz Zygfryd respił się na błędnym szlaku, tak. Czyli na tej mapce właśnie tutaj, w tym miejscu. Tutaj pamiętam, miałem niezbyt dobre wrażenia z pobytu na tych kurcze przy robieniu Hero Questa oraz tam chyba Questa na któryś tam koło 80 poziomu, co musiałem rozwalić te 5 ognistych salamandr i te skóry przenieść też to dla przemytnika i Gliwina, jak ja to pięknie zapamiętałem. Też trochę jakoś ciężko mi się to lotało, nie wiem, nie ekspiłem tutaj nigdy, więc raczej nie będę polecał tego krwiska. No ale można, wiadomo, przyjść sobie, no już wiadomo, nie na tym poziomie, bo już trochę poziom mam za duży. No i tu jest pewien taki haczyk, jak dojść na tego Zygfryda. No mamy różne tutaj inne elity, inne centaury. Tutaj chodźmy sobie, zobaczmy. Kurczę, męczy mnie jedna osoba, no ale... gdzie tutaj kolejny centaur? Nasz pierwszy, tutaj mamy questa u tego centaura. No jeszcze centaurów nie ma. No ale nie martwcie się, w kolejnych lokalizacjach będą. Tutaj widzimy, mamy zaraz centaura Zygfryda. On tutaj się respi, w tym miejscu bodajże. Tutaj chyba. Nie wiem właśnie, kurczę. O, tutaj się respi, sorry. Troszeczkę wyżej on się respi. Tutaj widzicie, nikt na nim nie stoi, ale to też nie jest nowość. Na niego trzeba z zawiłego boru przejść, więc taki haczyk jest, że niektórzy od razu by chcieli przejść tutaj koło, gdzie wchodziliśmy, ale niestety się nie da czegoś takiego zrobić. Więc tak, może zacznijmy sobie od wybijania tych centaurów. No na tych centaurach jest dość spoko. Jest szansa, że znajdziemy kochankę. To jest po prostu duży plus. No wiadomo, kochanka jest jednym z droższych elit drugich, z której wypadają heroiki, które są warte po 30 milionów. Na takim jednym heroiku naprawdę można się fajnie wzbogacić. Ja już mam 90 poziom, no i wydaje mi się, że na tych centaurach nie powinienem mieć większego problemu z niszczeniem ich.
No ale taki 85 level, jeszcze pamiętam jak tutaj chodziłem przy HeroQuestie, no wiadomo, 60 poziom to bez większych szans. Nie miałem z większych szans w walce z nimi, no ale teraz jak mam już 90 poziom, to radzę sobie dość przyzwoicie. Gdzie umiejętności mam troszeczkę inne. Nie wiem, czy miałem na tym filmie z impami 2 tygodnie temu, bo miałem taki okres, że teraz zbytnio nie grałem. No ale powoli wracamy. No i tutaj strzały na 105 level, to niezbyt mi się one niestety przydadzą. Mogę je nawet zniszczyć. No i może tak, nie będziemy od razu szli na tego Siegfrieda, żeby film nie był... Albo nie, żeby film nie był taki krótki, no bo tak naprawdę tych centaurów nie ma aż tak tutaj sporo. No centaury są takim ekspowiskiem, jak to można powiedzieć, takim... takim ekspowiskiem, o tam 102 był, ale tam chyba ktoś ominął na tym opisie, że tutaj jest to pierwszy level jest. Łowca, no najsłabszy, widzicie, nic mi nie zabrał. A nie mam na żadnego błogosławieństwa. No i tutaj jeden z najmocniejszych, 106. No wojownicy są dość ciężcy, no ale z tym nie będziemy mieli największego problemu, również 100% nam zostało. Ten Siegfried ma 107, jest on najpotężniejszy, no ale też on nie jest jakiś tam mega dobry. Mega dobry, więc mi się wydaje, że powinniśmy sobie dać się z nim radę. No i tak, może chodźmy sobie na tą mapkę Selva Oscura. Ja tutaj nigdy na tej kochance, jakoś kochanka była takim herosem, której nigdy nie szukałem. Nie wiem czemu po prostu było, czym to było spowodowane. Może dlatego, że jakoś te mapki mi się średnio podobały. I się nie znałem ich i się po prostu w nich gubiłem i się po prostu dlatego denerwowałem. No ale te mapki teraz się do nich w miarę przekonałem, jak zobaczyłem, że można jednak tą kochankę znaleźć. No ale jeszcze mam niestety mały poziom na nią i ciężko mi dojść do jakiejkolwiek grupy, bo na nią przynajmniej trzeba mieć ten setny level, żeby ktoś potem nie mówił, że mu lot obniżamy albo coś takiego. No tych centaurów na tej mapie jest już trochę więcej. Można powiedzieć, że ich jest nawet przyzwoicie. No ale to jest takie ekspowisko, takie, no już jak nie ma na co pójść, no to można tutaj przyjść na te centaury. Bo naprawdę, idąc tutaj nie spodziewajcie się jakiejś wielkiej rewelacji, bo naprawdę centaurów nie ma tak bardzo dużo. Jest dość ich raczej skromna ilość. No ale to jest za to zaleta, no bo wiadomo, że na najlepszych ekspowiskach jest najwięcej osób, a na takich słabszych ekspowiskach jest po prostu mniej osób, no bo... No tak to już po prostu jest, no a za to są takie drzewce, które również jakieś tam itemy, już nie pamiętam jakie z nich wypadają, chyba jakieś unikaty. Można iść też również na szalone misie, ale to już będzie raczej osobny film o tym, tam można króliczą łapkę lotnąć. Ale już to będzie osobny film, no bo nie chcę po prostu tych dwóch rzeczy mieszać. No i widzimy tutaj ślepy zaułek, są takie potwory 70 level, ale... 70 level ma raczej tutaj trudności z przemieszczaniem się, gdyż może się nadzieć na jakąś grupkę centaurów, którzy wiadomo, centaury są takimi stworami, które bardzo pragną walki ze wszystkimi i same atakują. No już jak mamy nad centaurem dwa poziomy przewagi, no to już się nas trochę obawia i nie garnie się tak do walki. No ale jak jesteśmy od niego słabsi, no to lubi po prostu zaatakować słabszego. No dobra. Słabszego, no może mniejszego poziomem, no bo to nie znaczy, że jak mam mniejszy level, musimy być od niego słabsi. Często się tak zdarza, że ktoś na przykład ma lepszy level, mniejszy level i rozwala większego, bo ma lepszy ekwipunek, lepsze umiejętności, może jest bardziej doświadczony, albo po prostu raczej to jest sprawa bardziej czasami ekwipunku niż umiejętności, chyba że postacie są dość zbliżone ekwipunkiem, levelem. No i wtedy decydują już umiejętności o tym wszystkim. No i mieliśmy przed chwilą walkę z wojownikiem, jednym z najsilniejszych, najsilniejszym oprócz tego Siegfrieda. No widzicie, dość mi sporo zabrał życia, no ale ja się nie martwię, idę dalej. Tutaj mamy, już się cieszyłem, że jakaś grupka, no ale to niestety nie na centaurach takie rzeczy. Już mamy 70% tego centaura. Może też można uznać zaletę dla tych trochę bardziej obawiających się na red mapkach, że nie ma tutaj Smocze Góry, to można też również przejść, że nie ma tutaj kurczę red mapek, no to też może być jakiś plus dla osób, które po prostu nie lubią expić na redzie, a jak po prostu takie osoby, które nie lubią walczyć, może są trochę słabsi, obawiają się mocniejszych
mocniejszych na red, no to wybierają ten świat Majuna, tam bodajże jest no PvP, że więcej jest mapek właśnie PvP ze zgodą niż PvP, wiadomo, bez zgody, nawet jeśli mamy tarczę ustawioną, no to brak zgody na PvP, no to i tak może nas ktoś zaatakować. Na Majunie właśnie nie ma chyba w ogóle mapek red, a taką odmianą Majuny jest bardziej Perkun albo nawet Brutal. Okej, dobra, Centaur Łowca. Udamy się na Zawiły Bór, Zawiłego Boro. O, pierwszy item, jakiś ciekawy. No, wart 33 tysiące, więc bez większej rewelacji również. Tutaj na środku nic nie ma. No dobra, udajemy się na Zawiły Bór. No, tych centaurów nie ma tak naprawdę co o nich dużo mówić. No, nie jest taki zbyt rewelacyjne ekspoisko. No, może jak trzeba, no to może by ktoś poexpił, no ale tak to... Nic super niestety tutaj nie idzie. Co tutaj mamy dalej? Selwa, tutaj mamy solny szyb. Na tym solnym szybie tam jakieś 70 poziomy są. Pamiętam. Solny centaury, jest centrum łowca, następny centaur łowca. Dobra, zaatakujmy go sobie na szybkiej walce. No nie powinno być z nim większych problemów, widzicie, że... O, ten 15% nam zabrał. Musimy iść tutaj na błędny szlak, stamtąd odbijemy sobie na Zygfryda. Żeby tutaj się udać, trzeba dojść aż tutaj. No dobra, to idziemy. Tutaj widzimy kolejnego łowcę. Centaur Wojownik, ok, możemy go sobie ścisnąć. Zobaczymy ile na walce turowej, bo prawie 50% mi zabrał na walce automatycznej. No widzicie, jaki jest przykład walki turowej, a walki automatycznej. Tutaj nic mi nie zabrał, a tam zabrał mi dość sporo. No ale wiadomo, to też nie można mówić, bo walka i walka jest również inna. Raz walczymy z potworem, możemy z nim wygrać bardzo łatwo, a raz możemy z nim bardzo łatwo przegrać, jak wejdzie mu jakiś tam krytyk albo kilka uników pod rząd. To też jest różne od tego systemu zależne. Jak z kimś wygrywamy zawsze, to nie znaczy, że jak z kimś wygrywamy często, albo bardzo często, albo praktycznie zawsze, no to nie znaczy, że akurat tym razem musimy z nim wygrać. No chyba, że mamy już taką przewagę, że mamy jakiś heroiczny ekwipunek i walczymy jakimś ze zwykłym mobkiem, nie elitą na swoim poziomie, no to jest już bardzo mało prawdopodobne, że przegramy, chyba że się albo nie uleczymy, albo oczywiście jak to niektórzy mają w zwyczaju, nie założą strzał do walki. No ale też tak mam czasami, więc nie martwcie się, jeśli często zapominacie tego robić. Dobra, jesteśmy na tej mapce, wracamy do błędnego szlaku. Była to pierwsza mapka, na której znaleźliśmy centaury. No tak, mamy centaury, fajnie, nie obraził mi się, jakby od razu ta potęga Zygfryda by nam spadła. Przydałoby mi się taki zastrzyk gotówki, albo może bym sobie je nawet zostawił, bo naprawdę one są bardzo dobre. Mój kolega grał kiedyś paladynem i miał te rękawice na sobie, bardzo sobie je chwalił. Więc jak on sobie coś chwali, no to naprawdę coś jest już bardzo, bardzo dobre. O, taki overpower. Dobra, mamy centaura łowcę. No i widzicie, centaur łowca nie jest takim bardzo dobrym przeciwnikiem. Centaur wojownik. On też nie sprawi nam zbytnio problemu. Dobra, teraz szukamy tutaj. Może przyszedłby jakiś czas, właśnie tutaj nie zamierzam w następnym okresie expić. No miałem trochę krótką przerwę nad Margonem, mówiłem wam, nie grałem przez ten cały tydzień. No teraz zamierzam postać na elicie, ale tak bym chciał 9-5 chociaż bić. Wiadomo, żeby po prostu wyznawcę solować samemu, albo nawet mazurnika. Żeby po prostu nie trzeba było z kim stać, bo czasami się tak zdarza, że kolega się na przykład wyloguje, musi już kończyć, a na przykład ja muszę schodzić z elity, bo sam jej nie pokonam. Takie trochę właśnie średnie jest. No dobra, teraz walka z naszym największym przeciwnikiem, który nas już zaatakował. Elity wyłapuje. Dobra, lecimy. Zygfryd, zobaczcie jaki ładny cios. Cios krytyczny na początek. No widzimy, że on ma niezłego farta na początku. No ale oddajemy mu już ładnymi ciosami. On niestety zrobi unik 11%. I ja, trujący łuk Zygfryda za pierwszym razem. Co to jest za szczęście? Mówiłem wam, że jeśli nie macie szczęścia do elit,
drugich, to ja mam szczęście do elit i dzisiaj to potwierdziłem. No mam nadzieję, że ten łuk około 3-4 milionów może zejść, bo jest naprawdę dobry, pamiętam go nosiłem, nawet sobie go ulepszyłem 7%. Chyba korzystałem z niego nawet do 120 poziomu, potem sobie zmieniłem, czy do 123, przepraszam, zmieniłem sobie go wtedy na tą kuszę z zagajnika, więc to tyle, mam nadzieję, że podobało wam się, nagrodzicie, jeśli się podobało, oczywiście, jeśli nie podobało, no to napiszcie to, co wam się nie podobało. Więc dziękuję, że śledzicie mnie na Facebooku, że mam już tyle tam lajków. Dziękuję za ponad 7,5 tysiąca widzów. Dziękuję za tyle wyświetleń oraz za miłe i ciepłe komentarze i łapki w górę pod filmami. Jeśli chcecie więcej filmów oraz chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie mój kanał. Wtedy będziecie na bieżąco. Jeśli chcecie, no już widzicie, ktoś pisze nie olewaj, nie? Więc muszę się zabrać za odpisywanie widzom. A ja wam dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że film się podobał, że umiliłem wam te, ile już nagrywam, chyba te 15 minut życia. No i uda wam się jutrzejszy dzień w szkole, w pracy, może na feriach, jeśli ktoś ma, ale większość ludzi już ferii skończyło. Więc dzięki za obejrzenie, cześć!